rodzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba już dwóch, a życia bacik nie da. Chodzimy między innymi ulicami zaludnionymi, tam gdzie jest najwięcej ludzi, stoimy też w supermarketach, pod kościołami, tam gdzie jest najwięcej ludzi, tam zbieramy. Lubię pomagać innym ludziom, bo to jest dobre, pomagać chorym dzieciom, którzy potrzebują tych pieniędzy i w ogóle. Moim zdaniem dobrze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wróciła do Sanoka, ponieważ to jest większe miasto i po prostu więcej ludzi, a tak jak było w tamtym roku w Zagórzu, no to tam po prostu się zjeżdżali z Sanoka i jakoś to no, nie było tak dobrze. A co do młodych ludzi zbierających, to myślę, że dobrze, że się angażują, chcą w jakiś sposób pomóc. Niekoniecznie, jeżeli chcą finansowo, ale też i jakoś fizycznie. Z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Proszę bardzo, kochani, wielkie brawo! 1900 zł, niewiarygodna kwota. Brawo za wszystko. Nie, wzmocnić. Tak, pani Kasiu, bardzo proszę. Ja bardzo serdecznie gratuluję zwycięstwa w aukcji i na pewno jeszcze raz zapewniam, że wyjazd będzie niezapomniany. Gratulujemy raz jeszcze. Ja tylko żałuję, że tak mało. Drodzy państwo, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani dołożyła jeszcze 200. Czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba już dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba.